zwykłe życie. Dzieciństwo, młodość, szkoła, rodzina, żona, dzieci, praca. Potem wojna, niewola i śmierć. Przerwane życiorysy. Chciałem Państwu dzisiaj przedstawić biogramy 24 osób związanych z Serowskimi okolicami, które zostały zamordowane przez Sowietów w 1940 roku. W obozach NKWD dla jeńców wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych oficerów Armii Polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków polskich nacjonalistycznych kontrrewolucyjnych partii, członków ujawnionych kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych, uciekinierów i innych. Wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy radzieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju radzieckiego. Polecić NKWD ZSRR. Rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie. Rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. Podpisał komisarz ludowy spraw wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Ławrentij Beria. To fragment notatki z 5 marca 1940 roku zaakceptowany przez Józefa Stalina, Klimenta Woroszyłowa, Wiaczesława Mołotowa, Anastasa Mikojana, Michołaja, Michaiła Kalinina i Łazara Kaganowicza. To oni wydali wyrok śmierci. W kwietniu i maju 1940 roku Sowieci zamordowali co najmniej 22 tysiące obywateli polskich, w tym ponad 10 tysięcy oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy policji. Więzieni w obozie w Ostaszkowie zostali zamordowani w Miednoje. Więzieni w Kozielsku zostali zabici w Katyniu. Więzieni w Starobielsku zostali zamordowani w okolicach Charkowa. Do dzisiaj udało mi się ustalić imiona i nazwiska oraz życiorysy 24 osób związanych z terenem dzisiejszej gminy Serowskiej. Można ich podzielić na, podzieliłem ich na trzy grupy. Oficerowie zawodowi Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu. To była jednostka położona w pobliskiej miejscowości, która kształciła żołnierzy łącznościowców. To była jednostka szkolna, czyli takich, którzy obsługiwali telefony, radiostacje. Druga grupa to są inne osoby związane z Serowskiem i okolicami, czyli tacy, którzy się tutaj urodzili, bądź pracowali, bądź po prostu mieszkali. I grupa trzecia to są oficerowie rezerwy zmobilizowani w Ośrodku Zapasowym Łączności nr 1 w Zegrzu. Ten ośrodek to był powołany już w 1939 roku w ramach mobilizacji powszechnej. Tam trafiali ludzie z różnych części Polski, którzy mieli przydziały wojenne do łączności. Stawiali się tam w Zegrzu i stamtąd byli kierowani już na te swoje stanowiska wojenne, czyli też praktycznie do różnych dywizji w całej Polsce. No i jeszcze w tej grupie byli tacy, zaliczyłem takich, którzy walczyli w okolicach Zegrza w 1939 roku we wrześniu. Zacznę od oficerów zawodowych Centrum Wyszkolenia Łączności
zegrzą. Porucznik Ryszard Michalski. Nie mamy zdjęcia. Nie wszystkich osób, o których dzisiaj będę mówił, udało się zdjęcia uzyskać, znaleźć. Urodził się w Sosnowcu 11 marca 1905 roku. Syn Józefa i Elżbiety z Szatków, absolwent Państwowego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Kaliszu. Później, tu już się zaczyna jego wojskowa przeszłość, wojskowy życiorys. Ukończył szkołę podchorążych piechoty w Ostrowie Mazowieckiej, taka znana szkoła. To był rok 1927, a potem ukończył szkołę podchorążych inżynierii w Warszawie. To była taka szkoła, która szkoliła różne specjalności wojskowe związane z szeroko pojętą inżynierią, więc byli tam też łącznościowcy. No potem awansował porucznik. Jako porucznik został przydzielony do 9 Batalionu Telegraficznego. Następnie służył w Kompanii Telegraficznej 15 Dywizji Piechoty. I wreszcie w 1935 roku trafił do Szkoły Podchorążych Łączności w Zegrzu. To była szkoła, która była w składzie tego Centrum Wyszkolenia Łączności, o którym mówiłem. Był tam w tej szkole oficerem administracyjnym. Jeśli chodzi o te osoby, o których dzisiaj będę mówił, mało znane są te ich życiorysy wojenne, to znaczy ten moment, od kiedy zostali zmobilizowani, do tego momentu, jak się dostali do niewoli sowieckiej. To praktycznie chyba tylko w 2 czy 3 przypadkach udało mi się to ustalić, więc w przypadku porucznika Michalskiego też nie wiem. Też nie wiem, w jakich okolicznościach dostał się do sowieckiej niewoli. W każdym razie do tej niewoli się dostał i został później zamordowany w Charkowie. Podporucznik Tadeusz Pierczyński urodził się w Sieradzu. Syn Konstantego i Walerii Zwiędewskich, absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Piotrkowie Trybunalskim. No i później, co było powszechne, absolwenci gimnazjum trafiali później do szkół podchorążych rezerwy, czyli takich szkół, w których przygotowali się na wypadek wojny, a jednocześnie nie była to szkoła zawodowych oficerów, więc ukończył taką szkołę podchorążych rezerwy przy 28 Pułku Piechoty, a potem jeszcze raz trafił do szkoły zawodowej, do szkoły podchorążych łączności w Zegrzu. W 1937 roku ją ukończył. No i potem zaczęła się jego kariera zawodowa w wojsku. Kariera zawodowa oficera łączności. Był dowódcą plutonu w 1 Batalionie Telegraficznym, który był w składzie Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu. Zamordowany w Charkowie w 1940 roku. Major Kazimierz Pilch. To jest postać szczególna, barwna bardzo. Przy takiej okazji jak dzisiejsza nie jest na miejscu mówić o anegdotach, jakie wokół niego krążyły, bo służył w Zegrzu, za chwilkę o tym powiem, bardzo długo i był postacią bardzo wesołą. Ale to nie czas dzisiaj o tym mówić. Urodził się we Lwowie, syn Jadwigi ze Stodolaków i Franciszka. Pilcha do wojska wstąpił ochotniczo już w 1918 roku w Krakowie. Służył w 13 Pułku Piechoty. Później zwolniono go z wojska, ale w 1920 roku wrócił w związku z wojną polsko-bolszewicką. Już wtedy trafił do służby sanitarnej. To wyznaczyło tak naprawdę jego dalsze losy, bo z tą służbą, dzisiaj byśmy powiedzieli medyczną, był związany już praktycznie do końca życia. Przez jakiś czas był w sanatorium w Polskiego Czerwonego Krzyża w Zakopanem, ale zawodowo, nie na
rekonwalescencji. W 1921 roku został przeniesiony na stanowisko medyka w pułku lotniczym w Krakowie. Później trafił do 9 Batalionu Sanitarnego, też w Krakowie. Jednocześnie odkomenderowano go na studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1927 roku ożenił się z Anielą Zajdemanówną i to był taki 1922 rok i to był taki szczególny rok, bo w tym samym czasie też został oficerem, czyli uzyskał pierwszy stopień oficerski podporucznika. Później trafił do kilku batalionów sanitarnych, które były w Polsce, długo wymieniać. Te bataliony sanitarne to były jednostki, które tak naprawdę zabezpieczały działalność szpitali wojskowych. I w 1926 roku trafia do Zegrza. Wówczas ta jednostka jeszcze nie nazywała się Centrum Wyszkolenia Łączności, tylko Obóz Szkolny Wojsk Łączności, ale trafia na stanowisko lekarza. I tak już zostanie do 1939 roku. W 1927 roku udało mu się ukończyć studia medyczne, które wcześniej rozpoczął, te studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1933 roku ożenił się ponownie. Jego pierwsza żona zmarła i ożenił się z Anną Nieczajówną i miał z nią jedno dziecko. W 1939 roku, jak większość oficerów z Zegrza, został wysłany na stanowisko wojenne. To znaczy każdy z tych oficerów miał przydział taki na wypadek wojny, więc jak wybuchła wojna, to go skierowano tam, gdzie on miał tę funkcję pełnić w czasie wojny. Nie wiemy dokładnie, gdzie został. Nie wiem dokładnie, gdzie został skierowany. W każdym razie zapewne do jakiegoś szpitala polowego, tak się należy domyślać. Natomiast wiemy na pewno, że dostał się do niewoli sowieckiej. Po czym go rozpoznano w czasie ekshumacji w Katyniu. Po takim banalnym dokumencie, liście dotyczącym sprzedaży samochodu. Mam i chciałbym Państwu pokazać kilka dokumentów, które znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym, w jego teczce personalnej. Większość z tych oficerów, o których dzisiaj będę mówił, ma swoje teczki personalne, które do dzisiaj są przechowywane. Pierwszy dokument to jest odpis aktu małżeństwa z drugą żoną, ten 33 rok. Drugi dokument, opinia szefa sanitarnego okręgu. I wreszcie ten ostatni, informacje o stanie majątkowym i rodzinnym. To ciekawe, ciekawostka taka. No i z tej notatki o stanie osobistym, majątkowym, rodzinnym wynika, że Pilch był chory i miał też chorą matkę, którą się opiekował, którą utrzymywał. Kolejny oficer, porucznik Bronisław Rybiński, urodził się w 1905 roku w Petersburgu. Wielu Polaków mieszkało w tamtych czasach w Rosji. Był synem Czesława Rybińskiego i Eugenii Skolankowskich. W 1913 roku przyjechał z rodzicami. Urodził się w Petersburgu, ale oni potem byli na Dalekim Wschodzie, więc z dalekiego wschodu wrócił w 1913 roku wraz z rodziną. W 1915 roku uczęszczał do gimnazjum Konopczyńskiego w Warszawie. Ale w 1915 roku znowu rodzina wyjechała z kraju. To jest 1915 rok, to jest ten moment, kiedy pierwsza wojna światowa, kiedy Niemcy wkraczają do Warszawy. I rodzina trafiła do Odessy. Tam chodził do polskiego gimnazjum imienia Aleksandra Jabłonowskiego. Rodzina później, już po zakończeniu wojny w 1919 roku, wróciła do Polski i wtedy ukończył naukę gimnazjalną u Czackiego. W czasie wojny z bolszewikami
jako harcerz, bo już harcerzem zaczął być w polskim harcerstwie w Odessie, jako harcerz zaciągnął się do armii ochotniczej i w ten sposób walczył z bolszewikami, wypełniał obowiązki kuriera. W latach 1922-26 szkolił się w Korpusie Kadetów we Lwowie, a później w Szkole Podchorążych Inżynierii w Warszawie, o której mówiłem. Od 1930 do 1938 roku służył w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu. Wtedy dostał też awans na porucznika. Jaką funkcję pełnił w Zegrzu? Był adiutantem Centrum Wyszkolenia Łączności. To jak na takiego młodego oficera bardzo ważna funkcja. Ale co ciekawe, był również instruktorem wychowania fizycznego. Czyli nauczycielem WF-u dla żołnierzy po prostu. W 1938 roku wyznaczono go na dowódcę Szwadronu Łączności Mazowieckiej Brygady Kawalerii. I jak należy przypuszczać, z tym oddziałem walczył w kampanii 1939 roku i dostał się do niewoli sowieckiej, więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. Nie założył rodziny. Do końca życia był kawalerem. Jeden dokument z jego teczki akt personalnych, życiorys. Z takich dokumentów czasem jest to kilkadziesiąt kartek, czasem jest to dwie kartki. Można się mimo wszystko wiele dowiedzieć o tych ludziach. I te informacje, które Państwu przedstawiam, to są właśnie stamtąd zaczerpnięte. Porucznik Stanisław Szpot urodził się w Ostrołęce, syn Stanisława i Marii Smiłobęckich. W 1927 roku ukończył szkołę podchorążych piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Później szkołę podchorążych inżynierii w Warszawie. W 1932 roku awans na porucznika i w latach 1935-39 służył w pierwszym batalionie telegraficznym, który podlegał pod Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu. W 1940 roku zamordowany w Charkowie. Major Czesław Wardziński urodził się w Siemiatyczach. Syn Józefa i Marii Zgierczyńskich brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 144 Pułku Strzelców Kresowych. Potem pełnił służbę na różnych stanowiskach w Wojskach Łączności. Czyli już jest ten moment, że on jest przypisany do Wojsk Łączności. W 1935 rozpoczął pracę na stanowisku wykładowcy w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu. Był nawet przez pewien moment zastępcą komendanta tego centrum. We wrześniu dostał przydział na dowódcę Łączności 35. Dywizji Piechoty. Uczestniczył w obronie Lwowa i tam prawdopodobnie dostał się do niewoli sowieckiej. Zamordowany w Charkowie. Druga grupa, inne osoby związane z Serockiem i okolicami. Pierwszy z policjantów, posterunkowy Kazimierz Andrzejaczek, urodził się w 1904 roku w Serocku, w rybackiej rodzinie Józefa i Marianny Zaleskich. We wrześniu 1939 roku służył w komendzie Policji Państwowej w Stanisławowie, ale w tym Stanisławie na Kresach, nie tym w gminie Nieporęt. W 1939 roku więziony w Ostaszkowie, zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje. Właśnie policjanci byli więzieni w Ostaszkowie, mordowani przez Sowietów w Twerze i ich szczątki spoczywają w Miednoje. Porucznik Ryszard Bok. Urodził się w Warszawie w 1906 roku, syn lekarza Konrada Boka i jego pierwszej żony Modesty z Bieleckich. Rodzina mieszkała w Warszawie w kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 27, mieszkania 9,
kamienica niedaleko stała, bo już jej nie ma, stała niedaleko skrzyżowania z Marszałkowską. W 1924 roku ojciec dostał posadę w Sorocku, posadę lekarza i cała rodzina się tutaj sprowadziła. No i w związku z tym zrozumiałe jest, że Konrad Bock trafił do gimnazjum w Pułtusku w 1925 roku. Je ukończył w 1930 roku, z kolei zakończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. No i teraz ten moment wojskowy. W latach 1930-31 ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu. Czyli to ta szkoła, która nie kształciła, nie szkoliła oficerów zawodowych, tylko tych oficerów rezerwy. Czyli przychodzili, szkolili się, wracali do cywila i na wypadek wojny dopiero byli wzywani. W 1932 roku i w kolejnych latach odbywał mnóstwo ćwiczeń wojskowych. Znaczy był wzywany, miał już stopień wojskowy, był przeszkolony, ale co kilka lat wzywano go do różnych jednostek, żeby mógł tą wiedzę swoją utrwalać. W 1935 roku mieszkał i pracował w Warszawie, a potem został asesorem sądowym w Płocku, a tuż przed wojną prezesem Sądu Okręgowego w Sierpcu. W 1938 roku ożenił się z Marią Śniechowską, w 1936, a rok później, w 1937, urodziło się ich jedyne dziecko, córka Maria Anita. We wrześniu dostał przydział do jednostki łączności w związku ze swoim wyszkoleniem, wykształceniem wojskowym. Prawdopodobnie była to Kompania Łączności Kresowej Brygady Kawalerii. Jego jednostka została okrążona w okolicach Lwowa, mostu we Lwowie i tam dostał się do niewoli. O tym, że dostał do niewoli, dowiedziała się żona. Żona dowiedziała się z kartki, którą Konrad Bock, siedząc w wagonie już tuż przed wywózką do niewoli, zdołał podać przypadkowej kobiecie na dworcu. I tam było zaledwie kilka słów. Jadę na wschód. Jestem internowany, jadę na wschód, nie zapomnij mnie. Został więźniem Starobielska. Sowieci zamordowali go później w Charkowie w kwietniu 1940 roku. Tragiczne były losy również jego rodziny. Ojciec, który miał niemieckie korzenie, odmówił podpisania Volkslisty. Był więziony na Pabiaku i został zamordowany przez Niemców w ostatni dzień 1943 roku. Brat Wojciech był lotnikiem Wielkiej Brytanii i zginął w czasie lotu bojowego nad Niemcami. Mam dwa dokumenty z jego teczki. Pierwszy dokument to jest opinia służbowa za różne lata i trzeba przyznać, że te opinie bardzo pozytywne. Był to człowiek rzeczywiście wybitny, dobrze wykształcony, ale też dobrze odnajdujący się nie tylko w swojej profesji, ale też i w rzemiośle wojskowym. I jego zdjęcia. Pierwsze z lewej strony to jest zdjęcie właśnie w czasie szkolenia w Zegrzu. I to zdjęcie jest zrobione w koszarach w Zegrzu i na tle budynku koszarowego. Środkowe zdjęcie z żoną, a to z prawej z córką, Marią Anitą. Podporucznik rezerwy Mieczysław Głowacki. Urodził się w Sorocku w 1908 roku. Syn Stanisława i Bronisławy Schojeckich. Ojciec był właścicielem tartaku. Tak, zresztą rodzina Głowackich w Sorocku bardzo znana. Tartak znajdował się przy ulicy Pułtuskiej, tak na wylocie już z Sorocka, po prawej stronie.
Mieczysław Głowacki ukończył Gimnazjum Górskiego w Warszawie i w 1934 roku odbył szkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1935 roku ukończył studia weterynaryjne w Warszawie i zaczął pracować w Sarocku. W 1938 roku przeniósł się do Sokółki. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany w Grodnie. Potem dostał się do niewoli, więziony przez Sowietów w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. Jeszcze mam jedną fotografię Mieczysława Głowackiego. To jest fotografia tak już z końca lat 30. prawdopodobnie, a ta z czasów studenckich. Podporucznik rezerwy Chaim Inwentarz urodził się w żydowskiej rodzinie kupców w Sarocku 14 grudnia 1896 roku, syn Judy i Frajdy z Rozenowiczów. W 1918 roku ma epizod związany z obroną Lwowa, Orle Lwowskie. Później brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Po demobilizacji ukończył w Warszawie rozpoczęte jeszcze wcześniej we Lwowie studia medyczne. Został lekarzem. Prowadził prywatną praktykę internisty w Warszawie. We wrześniu 1939 roku dostał przydział mobilizacyjny do szpitala w Brześciu Litewskim. Dostał się do niewoli sowieckiej, więziony w Kozielsku i zamordowany w 1940 roku w Katyniu. Rozpoznano go w czasie ekshumacji po zachowanej książeczce żołdu. Podporucznik Marian Janicki urodził się w Wierzbicy koło Serocka, syn Konstantego i Eleonory Skowalskich. W 1909 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Pułtusku. W 1915 roku rodzina trafiła do Homla, to jest teren dzisiejszej Białorusi. Rodzina wróciła w 1918 roku i kontynuował przerwaną naukę w pułtuskim gimnazjum. W listopadzie 1930 roku brał udział w Pułtusku właśnie w rozbrajaniu Niemców, w słynnej akcji, która się toczyła w okolicach 11 listopada 1918 roku. Potem wstąpił do Wojska Polskiego i służył w 4 pułku ułanów zaniemeńskich. I to taka ciekawostka, bo w tym samym pułku, w tym samym czasie służył mój dziadek Stanisław Szumowski, więc zapewne się znali. W czasie wojny z bolszewikami cały czas na froncie. W 1921 roku, już po zakończeniu wojny, został przyjęty do Państwowej Szkoły Mierniczej w Warszawie. Co to za szkoła? No, kto to jest mierniczy? No, dzisiaj byśmy powiedzieli geodeta po prostu. Naukę ukończył w 1924 roku. Następnie kilkakrotnie był powoływany na ćwiczenia wojskowe. No, mówiłem o tym wcześniej, tak, że ci oficerowie rezerwy, oni co jakiś czas byli wzywani, żeby podtrzymać te umiejętności wojskowe. No i jak wszyscy, w 1939 roku zmobilizowany, dostał się, nie wiem w jakich okolicznościach, do niewoli sowieckiej, więziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu. W czasie ekshumacji rozpoznano go po pozwoleniu na broń, kartach finansowych i notatkach. Mam jeden dokument spisany przez niego odręcznie, bardzo cenna rzecz. Życiorys pisany w 1925 roku. Tyle zostało po tych ludziach. Kapitan Witold Piasecki urodził się w Sarocku
1896 roku syn Kazimierza Piaseckiego i Leokadii z Kuklińskich. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego i tak naprawdę zaczęła się jego życie wojskowe, wówczas się zaczęło. Już w 1919 roku podporucznik. Walczył z bolszewikami w 1920 roku w składzie 36 Pułku Piechoty, a potem 38 Pułku Piechoty. Potem awansował i w 1925 roku został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pograniczej. Tak naprawdę już dalsza jego ta kariera wojskowa jest związana z tym kopem tak zwanym. Dzisiaj byśmy powiedzieli ze Strażą Graniczną. Służył w 11 Batalionie Granicznym w Mizoczu i 14 Batalionie Granicznym w Borszczowie. W latach 30-32 był uczestnikiem kursu intendenckiego w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Szkoła ta się mieściła w Rembertowie. Dzisiaj tam jest Akademia Sztuki Wojennej. W 1935 roku awans na kapitana. No i później jeszcze właśnie pełnił różne funkcje w tym kopie. Był między innymi kierownikiem referatu budżetowego. W kampanii 1939 roku zmobilizowany dostał się do niewoli, przebywał w Starobielsku i zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie, pogrzebany w Piatichatkach. Nic nie wiemy o jego rodzinie. Nie wiemy, czy miał żonę, czy miał dzieci. Z jego dokumentów to nie wynika. Kolejny policjant, posterunkowy Felix Sobolewski, urodził się w Pułtusku, syn Feliksa i Marianny z Wiesiołków. W 1922 roku wstąpił do Policji Państwowej. W latach 1927-33 pełnił służbę na posterunku w Serocku. Ożenił się tutaj z Anastazją z Balcerkiewiczów, z którą miał troje dzieci. Potem został przeniesiony do Obrytego. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, gdzie ta miejscowość jest, ale no, Kurpie Białe generalnie. Tak trochę na północ od Wyszkowa. W 1939 roku to było jego ostatnie stanowisko w policji. Służył w Mińsku Mazowieckim i tam prawdopodobnie dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w Ostaszkowie, zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje. Kolejny policjant, starszy posterunkowy, starszy przodownik Jan Uniewicz. Urodził się w Serocku, syn Emilii i Antoniego Siemińskich. Uczestniczył w wojnie z bolszewikami w 1920 roku, a potem wstąpił do policji. Służył w powiecie mławskim. We wrześniu 1939 roku był komendantem posterunku w Kuczborku koło Żuromina. Aresztowany przez Sowietów. Więziony w Ostaszkowie, zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje. Porucznik rezerwy Ryszard Urbański urodził się w Jadwisinie, koło Serocka, syn Jana i Wandy z domu Ślusarz. W 1919 roku uczestniczył w rozbrajaniu Niemców w Warszawie. Potem był skierowany na front bolszewicki, bo wojna z bolszewikami nie toczyła się tylko w 1920 roku, ale już od 1919 roku. I właśnie już w 1919 roku Urbański trafił na front. Po wojnie, uczestniczył jeszcze w 20 roku w słynnej wyprawie kijowskiej Piłsudskiego, tej udanej. Później ukończył gimnazjum nauczycielskie, seminarium, przepraszam, nauczycielskie i został kierownikiem szkoły w Starynie koło Nowogródka na Wileńszczyźnie. W 1929 roku ukończył szkołę podchorążych piechoty w Grudziądzu, mianowany na podporucznika rezerwy. W 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej, internowany w Kozielsku, zamordowany w Katyniu. Brat Tadeusz też walczył w 1939 roku, walczył w składzie Warszawskiej Brygady Obrony Narodowej. Walczył tutaj w okolicach. Poległ 12 września pod Rynią, koło Nieporętu.
Jego siostrzeniec Artur Maciejewski był młodym działaczem, późniejszym młodym działaczem antykomunistycznego podziemia, o którym wspominał Bartłomiej Błachnio na ostatniej prelekcji. Żona Zofia z Żukowskich i trzy córki zostały zesłane do Kazachstanu i do Polski wróciły dopiero po wojnie w 1946 roku. Teraz grupa tych oficerów, którzy zostali zmobilizowani w Ośrodku Zapasowym Łączności nr 1 w Zegrzu, czyli ci, którzy gdzieś tam sobie w Polsce mieszkali, ale wybuchła wojna i wojsko ich wezwało i mieli się stawić w Zegrzu, a potem byli kierowani na stanowiska wojenne w różnych miejscach, do Kompanii Łączności zazwyczaj, w różnych miejscach w Polsce. Porucznik rezerwy Stanisław Chodkowski urodził się w Chodkowie, Załogach, to taka miejscowość w Ostrołęckiem, syn Tadeusza i Marianny z Dzierżanowskich. Walczył w 1920 roku z bolszewikami. Po madurze ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu, o której już wielokrotnie wspominałem. Po ukończeniu tego przeszkolenia wojskowego podjął studia medyczne, przepraszam, matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Został nauczycielem, nauczycielem matematyki w gimnazjum i liceum w Pabianicach. W 1939 roku wezwany do Zegrza, dostał przydział wojenny i w dalszym toku dostał się do niewoli sowieckiej, potem został zamordowany w Katyniu. Podporucznik rezerwy Zbigniew Dąbrowski urodził się w Skierniewicach, syn Wincentego i Emilii z Rosenfeldów. W 1926 roku ukończył liceum krzemienieckie na Wołyniu. W latach 30-31 odbył służbę w Szkole Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu i szkołę tę ukończył w stopniu plutonowego podchorążego. Absolwent Politechniki Warszawskiej, mieszkał w Warszawie na Nalewkach. Nalewki 29, mieszkania 53, domu tego już nie ma. To jest teren getta. Zmobilizowany w 1939 roku trafił do Zegrza. Przydział jego po Zegrzu nie jest znany. W każdym razie dostał się do niewoli sowieckiej, więziony w Starobielsku, zamordowany w Katyniu. Mam dwa dokumenty. Zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Łączności przy Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu, a drugi dokument to opinia służbowa z 1932 roku. Z daleka słabo widać, ale opinia była pozytywna. To był dobry oficer. Teraz bardzo ciekawa postać. Porucznik rezerwy Zygmunt Fabrowski urodził się 27 kwietnia w Ostrzeżowie Wielkopolskim, był synem Bronisława i Marii Szymańskich. W 1914 roku ukończył gimnazjum w Śremie, członek organizacji Sokół. W czasie I wojny światowej wcielono go do armii niemieckiej, bo to Wielkopolska była. Służył w Wojskach Łączności, już właśnie w czasie tej pierwszej wojny służył w Wojskach Łączności. Uczestniczył później w Powstaniu Wielkopolskim. W 1939 roku został dyrektorem Zakładu Przemysłowych Żar w Nowym Tomyślu. Czym się zajmowała ta fabryka? Produkowała siatki żarowe do lamp gazowych, stąd nazwa żar. W 1939 roku zmobilizowany stawił się w Zegrzu, dostał przydział wojenny. Później dostał się do niewoli sowieckiej, zamordowany w Katyniu w 1940 roku. Dwa dokumenty, właściwie jeden dokument i zdjęcie z żoną. To pierwsze, więc widzicie państwo, ten pan już jak poszedł na wojnę, to już taki był, no nie był za bardzo młody, to już był dojrzały mężczyzna. A ten drugi dokument to zaświadczenie o wyborze na ławnika w Nowym Tomyślu. Oprócz tej funkcji zawodowej pełnił też funkcję ławnika.
Kapitan rezerwy Edward Fertner urodził się we Lwowie w rodzinie żydowskiej, syn Jakuba i Anny z Pruchników. We Lwowie ukończył gimnazjum, zdał maturę. W 1914 roku, ponieważ to był zabór austriacki, więc powołano go do służby w armii austriackiej i służył właściwie na tym froncie wschodnim do końca wojny. Po wojnie w 1919 roku wstąpił do Wojska Polskiego i od razu trafił do pierwszego batalionu telegraficznego w Zegrzu, południowym właściwie. Ale w międzyczasie skończył studia prawnicze i poprosił o przeniesienie do korpusu sądowego. W wojsku też jest wojskowe sądownictwo. Taką zgodę uzyskał, został przeniesiony do sądu okręgowego, do sądu wojskowego okręgu generalnego w Warszawie i pracując tam zawodowo na co dzień, był delegowany do Zegrza, do szkoły łączności, żeby wygłaszać wykłady dotyczące prawa wojennego. Zachowała się ciekawa dokumentacja z tym związana, bo ten sąd okręgowy nie za bardzo go chciał puszczać do Zegrza. I pisma krążyły w jedną, w drugą stronę, żeby jednak ten Fechtner tam przyjeżdżał. Jest chyba z 10 dokumentów na ten temat. Ożenił się w 1920 roku z Marylą Piekarską. Zamieszkali w kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej, Warszawa. 28, mieszkania 5. Kamienica nie istnieje już dzisiaj. W 1922 roku spotkała go przykra sytuacja, mianowicie Gazeta Poranna napisała taki obrzydliwy artykuł na temat oficerów, prawników, którzy są pochodzenia żydowskiego. Ta sprawa nie zaszkodziła mu generalnie w karierze, bo jego przełożeni byli rozsądnymi ludźmi, ale było to bardzo smutne i bardzo przykre wytykanie narodowości i też zachowało się trochę dokumentów na ten temat. Służył w tym sądownictwie wojskowym przez dłuższy czas, ale w jakimś momencie został zwolniony. Nie ma tego w dokumentach, kiedy to się stało. W każdym razie odszedł z wojska i prowadził prywatną praktykę adwokacką. Miał swoją kancelarię przy ulicy Zielonej 15 w Warszawie. Kamienica już nie istnieje. We wrześniu 1939 roku zmobilizowany w Zegrzu, przydział wojenny, niewola sowiecka. W 1940 roku został zamordowany w Charkowie. Mam dwa dokumenty, które Państwu chciałem pokazać. Pierwszy to jest wniosek o wyznaczenie na podprokuratora, a drugi dokument to jest taki banalny dokument podróży. Skierowano go do Lwowa. 1921 rok. Kolejny oficer, podporucznik rezerwy Stefan Napieralski, urodził się w Czyżewie na Białostoczyźnie, syn Jana i Stefanii z Roszkowskich. W 1914 roku ukończył szkołę handlową w Warszawie i rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej. W 1917 roku kilka miesięcy, to jest pierwszy okres I wojny światowej, służył w armii rosyjskiej, no oczywiście przymusowo wcielony. W 1920 roku z kolei walczył z bolszewikami w Wojsku Polskim. W 1932 roku ukończył rozpoczęte wcześniej studia na Politechnice Warszawskiej, Wydział Geodezyjny, żonaty. W 1938 roku awansowany na podporucznika rezerwy. W 1939 roku wezwany do Zegrza, skierowany na stanowisko wojenne. Potem dostał się do niewoli sowieckiej, zamordowany w Katyniu. Dwa dokumenty z jego teczki akt personalnych. Zaświadczenie z Politechniki Warszawskiej i życiorys odręcznie napisane.
Major Wiktor Pikulski urodził się w 1896 roku w Jaworowie z Małopolska. Syn Wiktora Józef z Berwidów. W 1914 roku ukończył gimnazjum w Stryju. Kiedyś to były Kresy Rzeczpospolitej, dzisiaj Ukraina, niedaleko Lwowa zresztą. W tym samym roku wstąpił do Legionów Polskich, do Legionu Wschodniego. Na początku Legionów Polskich były dwa legiony. Legion Wschodni we Lwowie i Legion Zachodni w Krakowie. I on wstąpił właśnie do tego Legionu Wschodniego. W 1916 roku wcielony do Armii Austriackiej i w tym samym roku dostał się do niewoli rosyjskiej. I tam w Rosji było tworzone Wojsko Polskie, polskie korpusy w Rosji. I on do tego korpusu, jednego z tych korpusów, nie wiem którego, czy pierwszego, czy drugiego, wstąpił, ale po rozwiązaniu tych korpusów dostał się drogą morską, przedostał się drogą morską do Polski i został skierowany już od razu praktycznie na front, bo to już później zaczęła się wojna z bolszewikami, na front polsko-bolszewicki i walczył w składzie Brygady Syberyjskiej. Po zakończeniu wojny pozostał w wojsku i od 1927 roku służył w 82. Pułku Piechoty. W 29 roku już był majorem. W 33 służył w 36 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. A w 35 roku to już taki był schyłek jego kariery. Może nie schyłek, ale końcówka. To już odszedł z tych stanowisk dowódczych i był komendantem powiatowej komendy uzupełnień, czyli takiej administracji wojskowej w Białej Podlaskiej. We wrześniu 1939 roku wyznaczony na dowódcę batalionu improwizowanego Centrum Wyszkolenia Łączności na odcinku Zegrze. Czyli to był oficer, który walczył tutaj w okolicach Zegrza we wrześniu 1939 roku. Ze składu tego Centrum Wyszkolenia Łączności, o którym państwu już kilkakrotnie mówiłem, czy z tego, co zostało, bo właściwie wszyscy oficerowie to na stanowiska wojenne poszli, żołnierze gdzieś w ogóle porozsyłani, to z tych, którzy zostali tam jeszcze w tych koszarach, zrobiono taki, stąd ta nazwa, improwizowany, czyli zebrano ich i zrobiono z nich batalion, który walczył na odcinku Zegrze w 1939 roku. Dalsze jego losy, no bo w okolicach Zegrza nie został wzięty do niewoli sowieckiej, więc trafił później gdzieś jeszcze w inne miejsce, ale do niewoli sowieckiej się w końcu dostał. Zamordowany w Charkowie. Spoczywa w Piatichatkach. Jeden dokument z jego teczki, mianowicie wniosek o nadanie Krzyża Zasługi. To jest 31 rok. Podporucznik rezerwy Fryderyk Politur urodził się w Warszawie, syn Henryka i Róży. W 1917 roku gimnazjum Reja. W 1918 wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego, w 20 brał udział w Bitwie Warszawskiej. Co ciekawe, w czasie Bitwy Warszawskiej był w składzie, oczywiście jak łącznościowiec, tak, w Kompanii Łączności, 10 Dywizji Piechoty generała Lucjana Żeligowskiego. To była dywizja, która w tym kulminacyjnym momencie Bitwy Warszawskiej była w Legionowie, była odwodem frontu i to ta dywizja dokonała później tego przełomu pod Warszawą, to znaczy odbiła Wólkę Radzymińską i później Radzymin. To był ten moment, się uważa, taki przełomowy moment Bitwy Warszawskiej. To właśnie ten pan Fryderyk służył w Kompanii Łączności tej dywizji właśnie Żeligowskiego w tamtym czasie. A później już po wojnie ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej i był inżynierem. Pracował w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Ale później w drugiej połowie lat 30. trafił do Warszawy i pracował jako inżynier w szefostwie broni podwodnych Kierownictwa Marynarki Wojennej. To Kierownictwo Marynarki Wojennej mieściło się w Warszawie wówczas. Nie jest znana jego sytuacja rodzinna. We wrześniu zmobilizowany do Zegrza, wysłany na front, dostał się do niewoli, zamordowany w Katyniu.
jego życiorys odręcznie napisany, z podpisem. Bezcenna rzecz. Podporucznik rezerwy Eugeniusz Rabe urodził się w Walentynowie koło Kutna w czasie wojny z bolszewikami w 1920 roku. Walczył w 7 batalionie telegraficznym, czyli już wówczas był łącznościowcem. W 1921 roku, to już jest oczywiście po wojnie, kiedy już został zdemobilizowany, ukończył gimnazjum w Gostyninie, a potem w 1927 roku Szkołę Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu. W 1930 roku ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Poznaniu. I właściwie do wybuchu wojny od 1930 do 1939 roku pracował w Komunalnej Kasie Oszczędności miasta Poznania. Był wykładowcą też na kursach dla księgowych. Wykładał też na Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu. W ogóle był bardzo, jak się szuka informacji o nim, to widać, że to była w Poznaniu bardzo znana postać i zasłużona. W 1939 roku zmobilizowany do Zegrza, wysłany na front, dostał się do niewoli. Internowany w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. Porucznik rezerwy Czesław Weiss urodził się w Łosińcu koło Wągrowca, to jest Wielkopolska. Syn Romana i Tekli. W 1914 roku przymusowo wcielony do armii niemieckiej, to przypominam, pierwsza wojna światowa, służył w Łączności przez praktycznie całą wojnę. W 1919 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Najpierw stopniu sierżanta, a potem już został podporucznikiem i służył w poznańskim 55. Pułku Piechoty. W 1922 roku zwolniony do rezerwy w stopniu porucznika, ukończył studia rolnicze i prowadził gospodarstwo rolne we Wrykach w powiecie krotoszyńskim. W 1939 roku zmobilizowany, wysłany na front, internowany przez Sowietów, zamordowany w Katyniu. Stan cywilny nieznany. Dwa dokumenty z jego teczek personalnych. Pierwszy znowu taki banalny dokument podróży z 1922 roku i kredytowy bilet wojskowy z tego samego roku. To wszystkie biogramy. Po tym strasznym mordzie w kwietniu i maju 1940 roku Rosjanie, nie tylko Rosjanie, ale też polskie władze komunistyczne przez wiele lat kłamały. To pierwsze kłamstwo katyńskie to jest już 1941 roku. W 1941 roku zawarto tak zwany układ Sikorski-Majski. To było porozumienie, które dotyczyło uwolnienia obywateli polskich, którzy byli więzieni na terenie Związku Sowieckiego. Wkrótce okazało się, jak już to porozumienie weszło w życie, okazało się, że brakuje informacji o znacznej liczbie oficerów. Nie udało się ich odnaleźć. I w 1941 roku, 3 grudnia, premier Władysław Sikorski w czasie wizyty na Kremlu w obecności generała Władysława Andersa i komisarza Wiaczesława Mołotowa, sowieckiego komisarza spraw zagranicznych, zapytał Stalina o tę sprawę, a Stalin powiedział, uciekli do Mandżurii. Kłamstwo drugie.
Informacje o tym, o tej zbrodni pojawiły się 13 kwietnia 1943 roku, stąd obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej właśnie tego dnia dzisiaj. Radio Berlin podało taką informację, że odkryto groby pomordowanych przez Rosjan. Bo wtedy to już był ten moment, kiedy na tym terenie byli Niemcy, tak? Ale dwa lata później, to znaczy Rosjanie oczywiście zaraz odpowiedzieli na tą informację, że to nie tak było, że to właśnie Niemcy po wkroczeniu zamordowali polskich oficerów. To było to drugie kłamstwo. Oczywiście, przepraszam, bo pomyliłem. To informacja o zamordowaniu w Radiu Berlin to była w roku 41, 13 kwietnia, nie 43. A w 43 z kolei Rosjanie już poszli w drugą stronę, tak? Gonili Niemców, więc weszli na ten teren, na którym były te polskie groby. No i powołali taką specjalną komisję pod pseudokomisję. Pod przewodnictwem Nikołaja Burdenki, która stwierdziła, że rzeczywiście, że tych Polaków to zamordowali Niemcy, a nie Rosjanie. I to jest to drugie kłamstwo. Kłamstwo trzecie. Przestępstwo pospolite. Po wojnie zarówno propaganda sowiecka, jak i PRL-owska twierdziły, że sprawcami tej zbrodni oczywiście byli Niemcy, czyli powtarzali to drugie kłamstwo katyńskie. I Związek Sowiecki przyznał się dopiero do tej zbrodni w czasach odwilży już tej przemiany u nich, tego upadku Związku Sowieckiego. Czyli 13 kwietnia 1990 roku przyznali się, że to oni. Ale nie przyjęli tego, nie zakwalifikowali tego jako zbrodnię wojenną, tylko jako przestępstwo pospolite. I tak jest do dzisiaj. Większość okoliczności nie została wyjaśniona tego tragicznego mordu. Nie znamy dokładnej liczby rozstrzelanych. Nie znamy dat śmierci. Nie znamy wszystkich miejsc pochówku. A w dzisiejszych czasach, w związku z sytuacją, jaka jest, pewnie się już nigdy nie dowiemy. Chyba, że się coś w Rosji zmieni. Ale w Rosji się chyba niewiele może zmienić. Cześć ich pamięci. Dziękuję za uwagę.